Witam ponownie. To jest drugi filmik o palmie w Waszyngtonie nitkowanej, którą mam już trzeci albo czwarty rok na filmiku. Na pewno napiszę. Tak oto wyglądała, jak ją kupowałem. Nieźle urosła, prawda? Rośnie jak trzeba. Zimuję ją w piwnicy, gdzie jest piec z centralnym ogrzewaniem. I zimą tak no, około 10 stopni jest w nocy, za dnia nawet czasami do 20, ale na chwilę dojdzie wieczorami przeważnie. No. I w sumie nie rośnie w zimę prawie wcale. I nie wyciąga się, bo do 17 to raczej się nie wyciągnie. Gorzej jak się trzyma w Waszyngtonie w domu, wtedy są strasznie powyciągane liście. Brzydko to wygląda. A tak to ładne liście już ma, kolejne wychodzą. I dosyć prosta palma jest w uprawie. Na razie jest w kastrze 40 albo 45 litrów. Za rok ją przesadzę do 60-litrowej na pewno, albo 90-litrowej kastry. Tutaj kolejny liść wyrasta. I tak listek za liściem. Liście są ładne. Właśnie miała kąpiel przed chwilą, bo trochę przędziorków na niej siedziało. Nawozem do palm, jaki tam dostanę w sklepie, takim nawoze. Różnymi nawoziłem i praktycznie cały czas rośnie tak samo. Pienik już ma dosyć ładny, jak widać, gruby. Już się coś tworzy. I jak na moje oko, to jedna z szybciej rosnących palm. No jeszcze trochę carpusy w miarę szybko rosną. Polecam do uprawy, tylko przypominam, trzeba zimować w chłodniejszym pomieszczeniu, żeby się nie wyciągała. Wtedy dosyć ładny jest okaz, tak jak widać na moim filmiku. Także jak macie pytania, to pytajcie. Jak czegoś nie wiecie, będę miał czas, to oczywiście odpowiem. No, to na tyle. Pozdrawiam i zapraszam na forum i oglądanie innych filmików na moim kanale. Na bank znajdziecie coś tam jeszcze. W sumie to sporo już jest. Pozdróweczka.